dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na 57. Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem burmistrza miasta Puławy, pana Franciszka Października. Dzisiaj 8 maja, czyli w dniu imieni świętego Stanisława, głównego patrona Polski, w roku Janusza Korczaka i w roku, w którym zmarła Wisława Szymborska, rozpoczynamy etap wojewódzki, a zatem ten najważniejszy, końcowy 57. Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego. Dzisiejsze eliminacje zakończą się ogłoszeniem wyników. Oceniać będzie komisja w następującym składzie. Pani Bożena Botnik z Wrocławia. Pani Anna Dobrzańska. Pan Krzysztof Wojcieszczyk. Jestem muzykiem, wokalistą, również poetą. Wyróżniliśmy i nagrodziliśmy ponad 1/3 uczestników. To jest niebagatele, prawda? Żałujemy, że nie możemy nagrodzić wszystkich, ponieważ czasem jest to wspaniały, wspaniały materiał. Piękny głos. Czasem doskonale wybrany repertuar, ale żeby to wszystko się ze sobą bardzo ściśle związało, no to nie zawsze to wychodzi, dlatego 13 osób zostało z tych tutaj obecnych nagrodzonych. I tak, w poezji śpiewanej różnienie zawsze pani Elżbieta na zasadzie Hitchcocka, wiecie, najpierw trzęsienie ziemi, a potem resztę. Wyróżnienia. Joanna Lubińska, proszę. Pamiętacie, co śpiewała Joasia? Duży głos, prawda? Już noc, już noc, już.
po drugie jak mówię. Nie żałuję, przeciwnie, bardzo ci dziękuję, kochana, żeś mi odejść pozwoliła. Oto żyła tak, jak żyła. Trudno jest żyć pod jednym dachem z niedostosowanymi rodzicami. Chyba nikt nie wie tego lepiej ode mnie. Zresztą, czego się można spodziewać po ludziach, którzy mają na nazwisko Makota? I zamiast z tego powodu wpaść w kompleksy, czy po prostu zastanowić się nad sobą i zmienić je? Ale nie! Oni stwierdzili, że to będzie świetny dowcip, jeżeli nazwą swoją córkę Ala. I teraz ja, przez ich brak zdrowego rozsądku i ogólną niereformowalność, ponoszę konsekwencje ich, powiem to szczerze, głupoty. Nazywam się... To straszne, przez 13 lat mojego życia nie mogę się do tego przyzwyczaić. Nazywam się... Tak trudno wyrazić to słowami, ale tak naprawdę jest. Nazywam się Ala Makota. Oraz... Pożegnam się. Proszę. Ludzie! Co robi ta? Zawołał ojciec panny młody i wskazując na staroświecki ścienny licznik Geigera. Ale już gwałt się rozniósł Irwenest i na samym środku izby zaczęły wyrastać ogromne niebieskie paprocze. Susanna Matuchowska. Brawo. Iga Oczyński. Oraz zabawna interpretacja, zróżnicowanie planowy, prawda? Po drodze do domu dogoniła mnie i musisz. Ty się nie załamiesz, bo jak się załamiesz, to już najgorsze, co cię może spotkać. Jak ja się mam nie załamać? Mówię do niej. Kiedy z tego wszystkiego widzę, że mnie zostawią na drugi rok w tej samej klasie? Nie załamałabyś się na moim miejscu? Nie, Adam Mickiewicz, był małym chłopcem, też został na drugi rok, ale się nie załamał, tylko tak się postarał, że został zbawnym człowiekiem. Co ty mówisz, Zosiu? Naprawdę? Ten sam Mickiewicz, co stoi na środku krakowskiego przedmieścia za tym pięknym ogrodzeniem? Skąd wiesz? Wiem na pewno, bo tato się książce czytał. Ten sam.